Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Dzisiaj mam dla Was coś ciekawego. Coś, co może się nie spodziewaliście na kanale, są to podnóżki pod stopy. Tak, coś, co może wydaje się troszkę dziwne, ale tak naprawdę wiele osób wiem, że stosuje przy biurkach swoich coś, żeby nogi lekko podnieść, lekko je inaczej ułożyć, żeby krew lepiej dochodziła. I tutaj właśnie są potrzebne podnóżki różnego typu. Ja też takowy posiadam u siebie. Chociaż powiedzenie, że to jest podnóżek, jest troszeczkę dziwne, gdyż jest to takie coś dla dzieci do łazienki. I tak, tak to wygląda u mnie, ja też takie coś stosuję i pomyślałem, hej, fajnie byłoby to zmienić, a że odezwała się do mnie firma Mozos, od której otrzymałem ten właśnie sprzęt, to tym bardziej z miłą chęcią wreszcie zmienię ten dziwny mój podnóżek na coś bardziej profesjonalnego. Mam dla Was tutaj dwa sprzęty, dwa całkowicie różne, od bardzo budżetowej wersji Footrest FS4 po bardziej taką profesjonalną, bo tak, tą mogę już nazwać bardziej profesjonalną, to jest FS2, gdybyście sami tego szukali. Ale przejdźmy od podstawowej. Kontentu stópkowego my nie zobaczycie, ale zobaczmy, co jest tutaj w środku, jak to się ogólnie prezentuje. Więc wlatuje mój nożyk magiczny i zobaczmy, co tam w środku się skrywa. Widzicie, wszystko jest oryginalnie zapakowane, nie było to przeze mnie jeszcze rozpakowane, testowane. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Dobra, pierwsze co, zapakowanie. Klasyczne, standardowe pudełeczka, zawsze się mogą przydać. I wypakujmy to, jak to się prezentuje. Mamy to, nasza pierwsza podpórka podnóżki. Już pierwsze co widzicie, chodzi o nas oporę tutaj. Jest to zrobione na zasadzie takich tutaj dwóch śrub, którymi możemy regulować, w którym kierunku chcemy podążać. Albo w jednym, albo w drugim. I potrzebujecie tutaj zastosować sporo siły, żeby to ruszyć. Macie tutaj takie specjalne pasy, dzięki czemu nogi nie będą Wam zlatywały. I jest to przyjemne. Są one bardzo, bardzo ciekawe. Materiał, nie wiem co to jest, ale jest czymś tutaj jakby to popryskane, takim natryskowym, gdyż jak przejadę palcem, to zbiera mi na skórek. Więc na pewno noga Wam z tego nie zleci, bo zresztą nawet jak przejeżdżam palcem w dół, to one się zatrzymują, są blokowane, bardziej skarpetki tutaj będą blokowane, chyba że siedzicie boso, to tym bardziej to Wam to zatrzyma. Więc tutaj jak najbardziej wszystko w porządku. Jeśli daję nacisk w taki sposób na tą tylnią część, nie opada to. Nachylenie też mamy. Jakie? Czekajcie. Nachylenie, jakie tu możemy uzyskać, jest od plus 20 stopni do minus 20 stopni. Sama tutaj długość jest 30 cm na 38 cm oraz wysokość standardowa, klasyczna, czyli po złożeniu tego, jak widzicie, troszeczkę to siły wymaga, jest na 8 cm. Więc nachylenie da Wam koło 12 pewnie centymetrów, coś koło tego pewnie będzie, nie jest to dobry odnośnie takiego szybkiego liczenia. Odnośnie maksymalnej wagi nie widzę nigdzie informacji, ale na poprzednim widzę, że jest to 25 kg, więc podejrzewam tutaj też coś koło tego, a sama waga tego urządzenia jest w granicy 2,5-3 kg, więc bardzo przyzwoita. Więc to jest pierwsza wersja, no nie ukrywajmy. To jest wersja już budżetowa, podstawowa, klasyczna. Zobaczmy, jak wygląda wersja dla bardziej wymagających osób, które chcą więcej dla swoich stóp. I tu Wam wchodzi pudło o wiele, wiele większe. Zresztą widać, że tutaj musi być coś znacząco lepszego. Zobaczmy oczywiście, jak to się prezentuje i co tam w środku się w ogóle znajduje. Czy może jest to puste pudełeczko, a na Wasze stópki nic nie jest potrzebne. Zobaczmy, co tutaj jest. Pierwsze co, w porównaniu do poprzedniego opakowania dostaliśmy tutaj instrukcję. Tam nie było jej, naprawdę jej nie zauważyłem, chyba że gdzieś ona wyleciała, ale jej tam nie przyuważyłem. Macie też tutaj klasycznie pokazane wszystkie części i tutaj będzie już jakiś montaż, który będziemy musieli podstawowo jakiś wykonać. Więc zaraz się tym oczywiście wszystkim zajmiemy. A przed tym zobaczmy, co w środku się skrywa. Mamy tutaj taki oto kawałek metalu, ale też z gąbeczką u góry. I mamy naszą główną tutaj część.
pod nóżki. Więc dobra, mamy to. Widzimy już całkowicie, że to jest coś innego. Tutaj mamy naklejony rany boskie. Ja wiem, jak to się nazywało, ale zapomniałem teraz całkowicie, jak się ten materiał nazywa tutaj. Jest on bardzo przyjemny, strasznie jest on po prostu przyjemny. Z regulacjami tutaj na bokach widzę, że są. Czyli możemy tutaj odkręcać i wyregulować sobie, jak on ma być i skręcić to maksymalnie. Podejrzewam, że to skręcę maksymalnie. Tego już, no, ruszę to jeszcze troszeczkę. Ale już nie tak mocno, już widać, że to jest opór naprawdę duży, że muszę troszeczkę więcej się postarać, żeby to jakoś tutaj ruszyć w ogóle w inne miejsce. Więc tak o, tył, aluminium, tutaj mamy te miejsca do włożenia tego uchwytu. Zamontujmy go, jak widzicie, wszedł on, troszeczkę siły, ale jak najbardziej daliśmy sobie z tym radę. Odsłońmy oczywiście całą pozostałą część, bo nas interesuje, co tu się skrywa i jak to będzie do naszego użytku. No i w tym momencie widzimy już cały nasz tutaj sprzęt. Od razu, tu macie jedną rzecz, nie wiem, co w ogóle widać, czekajcie, to lekko wyżej. Okej, w porządku. Tu macie, żeby nogi podnieść jeszcze wyżej, tu je w ogóle oprzeć. Jest tutaj gąbeczka, więc to jest jak najbardziej przyjemne. Oraz klasyczne ułożenie nóżek w tym miejscu. Czy można to bardziej przechylić? Bardziej tego nie możemy przechylić. To jest maksymalne wychylenie w dół oraz maksymalne w drugą stronę. Co nie ukrywajmy, tego nie stosujemy w ten sposób nigdy. Maksymalnie będziemy tutaj mieli na poziom to ustawione, a najpewniej każdy z Was trzymałby nogi w ten sposób, żeby były one w lepszym ułożeniu, lepsze dokrwienie, żeby było właśnie dla nich. A jeśli chodzi oczywiście o parametry podstawowe, to tutaj mamy już wprost napisane, że tutaj jest maksymalne obciążenie 25 kg, to może wam wytrzymać. Jest to stalowe, osobiście powiedziałbym, że to jest aluminium jakieś, ale to jest stal, z tego by wynikało. To przydałby nam się magnes, żeby to zweryfikować, chyba nie mam żadnego tutaj pod ręką, więc... A jednak mam magnes pod ręką, tutaj jak pamiętacie, to już kiedyś prezentowałem, to jest z magnesem i faktycznie jest to metalowe. O dziwo, to nie jest zwykłe aluminium, to jest metal, więc tutaj stal, więc to jest napisane, więc bardzo fajnie, to będzie o wiele bardziej wytrzymałe dzięki temu. Wychylenie 25 stopni i w jedną i w drugą stronę, tak samo jak i w poprzednim modelu, więc tutaj to jest klasyczne, więc powiem Wam szczerze, jestem mile zaskoczony. Osobiście myślałem, że to będzie ta wersja z poduszką, bo tak, jest jeszcze wersja, że tutaj jest poduszka zamontowana w tym oto miejscu. Myślałem, że to będzie ta wersja, która została do mnie wysłana. Jest to wersja z tym materiałem rany boskiej. Nie mam tego pojęcia, pewnie Wy będziecie wiedzieli już po samym wyglądzie tego materiału, co to tutaj jest zamontowane, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał, że pomógł Wam w wyborze, jaką Wy chcecie mieć podkładkę pod nóżkę. Bo to chyba podnóżki są tak naprawdę pod swoje nóżki, więc wersja naprawdę very, very pro, wersja podstawowa, czy wersja budżet. To wszystko zależy od Was. Oczywiście nie ukrywajmy, tamte, tutaj ta moja osobista, którą miałem, wyleci aktualnie. Wejdzie jedna z tych, prawdopodobnie ta, to ciekaw w ogóle tego pod nogi, żeby to jeszcze bardziej powiedzieć, jak to będzie w praktyce wyglądało, ale na sam wygląd jest to bardzo, bardzo ciekawe. A co Wy sądzicie? Napiszcie to w komentarzu i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie! Hej, hej, pa!